musiał się taki człowiek pojawić. Ja go podziwiam, dlatego że on właściwie dzisiaj doprowadził do pewnego eksperymentu i do właściwie bardzo ostrego zakrętu w swoim życiorysie. On to mówi. No, ale jego luksus też polega na tym, że to jest człowiek, który swoje wie, zawsze ma do czego wrócić i on wie, jak się we współczesnym świecie poruszać. I jak tak na niego patrzę, to właściwie dzisiaj się dokonuje taka chwila, która zasługuje na miano arcydokonania. On dokonał coś, czego nikt jakby przed nim w Polsce nie zrobił. W sposób niekonwencjonalny, to było niebywałe wydarzenie. Więc już sam ten fakt jest niesłychanie ważny. Nawet jak z tego nic nie będzie, to znaczy, że pojawił się kontestator współczesny, który na pewno coś ruszy, bo ludzie, którzy tu byli, którzy to oglądali i tak dalej, muszą mieć z tego pewien pożytek. Ja myślę, że kontestowanie w tych sprawach, właśnie w obszarze demokracji, nieroszczeń, nie i tak dalej, jest w tej chwili w Polsce najważniejsze i to niewątpliwie jest dziełem, albo będzie dziełem, w każdym razie zaczynem Janusza Palikota.